To by było za łatwo, jakby było jeden recepturek. Musimy rozumieć, że przywództwo to jest indywidualna sprawa i każdy z nas jest liderem. Może nie każdy z nas ma jakieś pozycje wielkie, ale każdy z nas w sobie ma ten przywództwo. To, co musimy definiować, jest, jaka jest nasza definicja. Na przykład dla mnie są kilka rzeczy, że są ważne. Transparentne komunikacje z ludźmi, to jest bardzo dla mnie ważne. Środowisko, gdzie ludzie się czują, że oni cały czas mogą się rozwijać. Ważne. Popełnić błędy i powiedzieć, że zrobiłaś błąd. To są takie rzeczy, że pokazują ludzi, że de facto możesz cały czas być szczera, autentyczny i możesz się rozwijać. Te są rzeczy dla mnie warte dla przywództwa. Sądzę, że dla innych ludzi będą mieli inne wartości. Każdy z nas musi definiować to. Zapytam, jakie są Pani wrażenia właśnie z dzisiejszej konferencji? Co dają takie konferencje uczestniczkom? Fantastyczne rzeczy. Pierwsza rzecz, networking jest absolutnie niezbędne, żeby się uczyć od innej osoby, żeby tworzyć kontakty, rozwijać relacje, bo musimy pamiętać, że biznes w końcu to jest relacje. So networking to jest absolutnie jedna rzecz. Druga rzecz jest inspiracje, żeby cały czas siebie puszować, inaczej myśleć, mieć inną perspektywę. No a trzecia rzecz jest niewątpliwie pomysły na biznes, na rozwój.